trwa walka o zdrowie i życie Adasia Skrzypka. Kolejny raz zorganizowano akcję pomocową, której celem była zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na rdzeniowy zanik mięśni chłopca. Podczas imprezy charytatywnej dla Adasia na hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie nie zabrakło tanecznych klimatów, atrakcji dla dzieci i smakołyków. Tańczymy, teraz aktualnie prowadzimy taniec Latino Solo dla kobiet. Potem odbędzie się kurs tańca dla par, kurs tańców użytkowych. Mamy również wiele atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie, animatorów, chłopców z grupy ASG. Mamy ciasta, mamy napoje. Dzięki uprzejmości mam i naszych przyjaciół i ludzi udało się nam zdobyć ciasta, które sprzedajemy, a cały dochód przekazujemy na Adasia. Mamy skrzynkę, do której zbieramy. Ale dodatkowo przy stoiskach na przykład z napojami, z ciastami mamy skrzynki, puszeczki, do których zbieramy pieniążki, wolne datki. Organizatorkami i pomysłodawczyniami akcji były studentki krakowskich uczelni Wiola Janiczek, Magda Molek i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Jolanta Stanienda.